W moich czasach to Lego to było luksusem, z Peweksu się je brało i fakt mam taki zestaw jeden, taki statek piracki z 89 roku. Przyszedłem zobaczyć jak zestawy osób, które na to poświęcają dużo czasu, poświęcają to jakby ich takie motto i po prostu, no jestem fanem Lego, oglądam Lego Masters. Założenie było takie, żeby zrobić imprezę, która jest wieloformatowa, gdzie można spotkać ludzi ze świata Lego, gdzie można zobaczyć wystawy, gdzie można liznąć tematu nieco mocniej w postaci strefy gamingowej, w postaci producentów, wystawców, wydawców. Mamy potężną wystawę retro zestawów od lat 70. przez 80. i 90. Mamy też ruchomy plac budowy, mamy całą masę pojazdów z Lego Technik, mamy wystawę Lego Star Wars, mamy też trochę współczesnych konstrukcji, więc tak na dobrą sprawę to nie jest impreza w założeniu dla dzieciaków. Poszedłem do programu tak naprawdę, żeby budować to, o czym zawsze marzyłem, żeby mieć dostęp do nieograniczonej liczby klocków. I to jest chyba najfajniejsze w Lego Masters, że możesz budować z takiej ilości klocków, w jakiej nigdy w życiu nie będziesz miała możliwości, tak? Jestem architektem z zawodu, więc na pewno to mi troszeczkę pomaga w konstruowaniu tego, co buduję, ale też nie ukrywam, że bardzo fascynuje mnie architektura w Lego, więc też skupiam się na tym. No i widać to było też w naszych budowlach w Lego Masters.